Cześć, tu Ernest! Nowy sezon przyniósł nam wiele zmian, nie tylko w samej rozgrywce. W tym filmiku pokażę wam najciekawsze sekretne zmiany na wyspie, o których musicie wiedzieć. Zaczniemy od zmian Fortnite'owych, a skończymy na kilku teoriach o nadchodzącym evencie. Na start czwartego sezonu wszystkie kryjówki bossów z trzeciego sezonu zostały opuszczone. Władze stają teraz prawie puste. W pomieszczeniach są robione porządki, sprzęt jest chowany do skrzyń, cały system ochrony został zdjęty. Co ciekawe, na najwyższym piętrze znajduje się memoriał postawiony na cześć Brutusa. Wisi tu jego obraz, a na stole stoją jego maska ducha, którą Oceana mu wybiła, i zdjęcie z ukochaną żoną, a może córką? W tym właśnie pomieszczeniu, dzielnie na straży, stoi ostatni pomagier mroku. Można go tutaj przyłapać na siedzeniu na krzesełku, robieniu pompek, czy wyrażaniu zakłopotania. On, tak samo jak my, nie ma pojęcia, co dalej z Brutusem i Agencją Mroku. Zakładam, że równie bardzo chce wiedzieć, jak maluje się jego przyszłość. Ten pomagier został sam i raz na jakiś czas popłakuje. Dodam też, że nie jest taki agresywny jak kiedyś. Dopóki go nie sprowokujemy, nie zaatakuje nas. Nie zaczepiajmy go. Na zewnątrz zburzono mur, który stał wokół władz. Na Furtylii jest podobnie, tylko że została prawie cała rozebrana i nikt tutaj już nie stoi na straży. Koci kącik podzielił los Furtylii. Stoi on pusty, znaczy są to skrzynki i tak dalej, ale nikogo to już nie ma. Wracając do Furtylii, to pewnie pamiętacie, że pomagierami tutaj byli agenci ducha. Ponieważ Furtylia została zamknięta, wszyscy pomagierzy tutaj stracili swoją tak naprawdę jedyną robotę. Jednego takiego zagubionego pomagiera można znaleźć w biurze mroku w sklepowej sadybie. Raz na jakiś czas zajada się popcornem przed telewizorem, a chwilkę później, na zmianę, trenuje swoje ciosy na plakacie Midasa. Nie dziwię mu się. Wiernie służył Midasowi posłanie ducha, tylko po to, aby zostać zdradzonym pod koniec drugiego sezonu. O, patrzcie, gnomek z maską Brutusa i teczką ducha. Piękne. Tak samo jak we władzach, Agencja Mroku pakuje swoje rzeczy. Znak, który wisiał na zewnątrz, został schowany i leży teraz obok innych kurzących się przedmiotów. Czy to jest koniec wątku fabularnego, skupionego na konflikcie Agencji Ducha i Mroku? Wszystko wskazuje na to, że tak. Siedziba Mroku na górce przy runach, po Bifroście, także jest powoli rozbierana. Nie będzie tu już żadnego oznakowania. Może teraz Agencja Tarcza przejmie stery? Zobaczymy. Niektóre wycieki zdają się zapowiadać współpracę między Agencją Tarcza a Duchem. Czyli może to jednak nie jest koniec. Pozostało nam chyba tylko czekać. Pamiętacie tą chatkę? Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni trzeciego sezonu ruszyła tutaj budowa budki, ale ostatnio jakoś spowolniły pracę nad nią. Rozbudowano górną część i dodano kilka foteli. W takim tempie to... Oto Wyspa Glutów. Jeszcze kilka dni temu mogliśmy zaobserwować, jak szybko rozwija się ich cywilizacja. Ich niewinne podróże na wodach, które miały swój początek w trzecim sezonie, co tydzień owocowały niesamowitymi odkryciami i budowlami. Na start czwartego sezonu nastała tutaj era Terminatorów. Gluty Terminatory opanowały wioskę. Jest tutaj teraz straszny klimat, a jakiekolwiek budynki i piramidy, z paroma wyjątkami, zostały zrównane z ziemią. Dla tych, co nie wiedzą, to jest nawiązaniem do filmu Terminator, w którym to elektroniczny morderca w kamuflażu człowieka zostaje wysłany z przyszłości do pewnego roku, w którym to ma misję zlikwidować przyszłego lidera rewolucji. Co planowały glutki i dlaczego zostały powstrzymane? Miejmy nadzieję, że przyszłe aktualizacje tą sytuację rozjaśnią. A jak o rozjaśnianiu mowa, to mam dla was dobrą wiadomość. Pan Patyczak wrócił na wyspę. Pod koniec drugiego sezonu pan Patyczak wyruszył w podróż. Jego spacer potrwał kilka tygodni. Niestety w trzecim sezonie pan Patyczak zniknął. Ale nie martwcie się, pan Patyczak jest cały i zdrowy. Zbija on obecnie pionę z sianowcem, który stał kiedyś na farmie Furii. To dopiero dobra nowina, co nie? Cieszę się, że wszystko jest w porządku. Zanim przejdziemy dalej, to oto kilku z moich wspierających. Bardzo wam dziękuję za wsparcie z kodem Ernest. Ostatnio jest naprawdę przeogromne. Dla chętnych do wsparcia, mój kod to nazwa mojego kanału. A wracając, to na drugim końcu wyspy na górze przy sklepowej sadybie znajduje się ogromny tron, ułożony z wielkich kamieni i drzew. Ta lokacja, jak i poprzednia, przyda wam się do wyzwań, dlatego ją zapamiętajcie. Ten punkt orientacyjny trzeba odwiedzić, aby wykonać wyzwania doktora Duma. To jego tron.
obok w sklepowej sadybie podmieniono domek na środku osiedla. Stoi teraz tutaj kancelaria prawnicza Jennifer Walters. Jest ona jednym ze skinów z Karnetu Bojowego. I czuję się trochę jak zacięta płyta, mówiąc to jeszcze raz. Ta lokacja wam się przyda. Co ciekawe, w domku przy zachodnim brzegu pojawiło się mnóstwo dzbanów oraz wazonów i one też są powiązane z wyzwaniami She-Hulk. Wewnątrz domku w przylądku Dorsza też pojawiło się mnóstwo wazonów. O co tutaj chodzi? Czy ja o czymś nie wiem? Teraz krok po kroku przechodzimy do najciekawszego. Na górce obok wąwozu wspaniałości można znaleźć rozbite sentinele. Sentinele to potężne roboty, które zostały stworzone do likwidowania mutantów. Zwiastun tego sezonu zdradził nam, że jednym z ich celów na wyspie był Wolverine, który jest mutantem. Wygląda na to, że to Wolverine wygrał tą bitwę. Są totalnie rozłożone tutaj. Zresztą sami zobaczcie. Jedno spojrzenie i od razu wiadomo, kto stoi za tą ścieczką. Ich miotacze energii jeszcze w miarę działają. Po wskoczeniu do nich odbijają na nas wysoko w powietrze. Co bardzo fajne, tworzą one sekwencję skoków, z której jeśli nie wyjdziemy, to będziemy tak skakać do upadłego. Warte uwagi jest to, że dzisiaj rano na północnej części wyspy zaszła mała, ale ciekawa zmiana. Mianowicie, prawdopodobnie przez szczelinę przedostał się tutaj fragment ulicy z innego wymiaru, na której stoi ciężarówka Trask Transport Truck. Trask to nazwisko miliardera, który stoi za powstaniem Sentineli w komiksach. To on je ufundował. Ta ciężarówka według nazwy kodowej to akurat transport więzienny. Jak już? To siedzi w niej ktoś potężny i to prawdopodobnie mutant. Fakt, że ta organizacja zawitała do świata Fortnite podpowiada nam, że ktoś może tu przybyć, aby te sentinele posprzątać albo odbudować. Jedno z wyciekłych wyzwań ujawniło nam, że za zadanie będziemy mieli włączyć jednego z sentinelów, co oznacza, że może jeszcze będą stąpać po wyspie. Kto wie, z tego może się rozwinąć bardzo ciekawy wątek fabularny. Ja teraz tylko tak rzucam pomysłami. Tym więźniem może być ktokolwiek. Może na przykład Venom? On byłby bardzo fajną postacią. Może być też tam zamknięty jakiś super kostium. Wolverine raczej nie, bo wiemy, że on jest na wolności. Wokół tej miejscówki występują szczeliny, co podpowiada nam, że to właśnie przez szczelinę ta lokacja przedostała się do świata Fortnite. Można to nazwać kolejnym etapem zderzenia światów komiksów Marvela i Fortnite. Następne miejscówki powinny pojawić się w podobny sposób. To będą miejscówki dosłownie wyrwane z innego wymiaru, które przedostaną się tutaj przez szczelinę. Za rzeką na południe od farmy Fury Tony Stark rozstawił swój warsztat. Nie jeden by pomyślał, że ktoś taki bogaty jak Tony Stark załatwiłby sobie ogromny odpicowany warsztat. Ale może tak lepiej? W końcu najciemniej jest pod latarnią. Na zwiastunie można zobaczyć ujęcie Ironmana w rozbudowanym laboratorium, więc możliwe, że ten warsztat to dopiero początek. Co ciekawe, w jego warsztacie leżą części nadajników. Obok stoi jeden gotowy i na całej wyspie stoi takich aż 15 i słuchajcie, tworzą one okrąg wokół północno-wschodniej części mapy. Na zwiastunie dosłownie przez ułamek sekundy widać, że nad tą właśnie częścią wyspy kiedyś pojawi się zielona kopuła. Teraz rodzi się pytanie, co planuje Tony Stark? Ja obstawiam, że przygotuje on jakąś ochronną kopułę, która uchroni nas przed atakiem Galactusa na wyspę. Na niebie już widać promyk zwiastujący jego nadejście, więc lepiej się przygotować na ten event już dziś. I właśnie już dzisiaj rano o 8:00. Te nadajniki zostały aktywowane. Emitują one teraz takie mistyczne fale energetyczne. A już wkrótce powinny one emitować jeszcze intensywniej takie dłuższe wiązki energetyczne, tak jak na zwiastunie. I te właśnie wiązki energii uformują tą kopułę nad wyspą. Przypomina mi to działania przybysza z 10 sezonu, kiedy to używał on podobnych nadajników do zbierania energii punktu zerowego, dzięki której tworzył szczeliny na niebie pod taką właśnie kopułą. Tony Stark jednak zdaje się oddawać energię, a nie ją zbierać. Na tablicy w warsztacie Tonego są narysowane przeróżne równania, szkice tuneli czasoprzestrzennych i nie tylko. Jestem ciekaw, co on planuje poza stworzeniem tej kopuły ochronnej. Może chcieć w jakiś sposób naładować swoją zbroję? Przejąć władzę na środku wyspy? A może po prostu wrócić do swojego świata? Widać tutaj, że pracuje nad m.in. tunelem między dwoma różnymi, bardzo oddalonymi od siebie punktami wszechświata. Jest też coś o czarnych dziurach, polach magnetycznych. Jednak najbardziej interesuje mnie ten oto rysunek, przedstawiający kolizję świata Ironmana ze światem Fortnite'owym? Przynajmniej tak mi się wydaje. Co jeśli Tony Stark sam chce coś przenieść na wyspę Fortnite pod tą kopułę? Albo po prostu próbuje to wszystko rozgryźć?
koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy o tym uważacie. Jakie wy macie pomysły? To tyle z mojej strony. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. By the way, to mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy kokosy w Fortnite zawsze tak się fajnie turlały?